Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, po co w zasadzie chcesz się odchudzać? O tym dzisiaj. Zapraszam. Gdybym zadał Ci pytanie, dlaczego chciałabyś zrzucić zbędne kilogramy, to co byś odpowiedziała? Jaki byłby konkretny motyw, żeby schudnąć? Często, kiedy pytam o to w gabinecie, to padają odpowiedzi typu: po prostu chcę być szczupła, po prostu chcę pokazać innym, że potrafię, po prostu chcę, żeby rodzina przestała mi dokuczać. I tak naprawdę tych motywatorów zewnętrznych, wewnętrznych, negatywnych, pozytywnych jest bardzo wiele. Być może tutaj, jeśli chodzi o motywację zewnętrzną, możemy właśnie uznać rodzinę, najbliższych rówieśników na studiach, w szkole. To wszystko też powoduje, że zaczynamy coś ze sobą robić. Czy jest to poprawne, nie mi to oceniać, na każdego coś innego może działać. Tak samo jeśli chodzi o motywację wewnętrzną. Natomiast jeśli chodzi o aspekty negatywne, pozytywne, to też tutaj warto rozróżnić, że czymś innym będzie motywacja taka pozytywna, czyli właśnie no, chcę coś zrobić dla siebie, chcę poczuć się lepiej, a czymś innym negatywna, typu nie mogę na siebie patrzeć w lustrze, wszyscy mi dogryzają, więc muszę coś z tym zrobić, jak ja wyglądam, wyglądam jak świnia za przeproszeniem i tak dalej, jest tego mnóstwo. A swoją drogą traktujemy siebie bardzo często mega surowo, więc to w jaki sposób do siebie się odzywamy, to też jest materiał na odcinek. Natomiast wracając do tematu, do tej motywacji, zastanowiłbym się na Twoim miejscu tak naprawdę, jaka jest odpowiedź na pytanie i czy pytanie, które sobie stawiasz, jest faktycznie poprawną formą, bo istnieje pewna różnica i mam nadzieję, że Ty to również zauważysz. Istnieje pewna różnica między pytaniem, dlaczego chcę schudnąć, a pytaniem, po co chcę schudnąć. Dlaczego chcę schudnąć? Dlatego, że chcę sobie coś udowodnić. Po co chcę schudnąć? Po to, żeby osiągnąć coś. Widzisz, często jest tak, że osoby, którym zadaję pytanie, po co chcesz to zrobić, często zaczynają rozwijać tę odpowiedź, zaczynają się zastanawiać faktycznie, dlaczego tak jest, że po coś chcą schudnąć. Taki miszmasz, jeśli chodzi o te dwa pytania. Natomiast zastanawiając się, po co chcę schudnąć, to po co tworzy też inne pytanie w mojej wyobraźni, co chcę przez to osiągnąć. Po co? Po cóż to robisz? Także tutaj często pacjenci odpowiadają w taki sposób, że no po coś to ma mi posłużyć, czyli na przykład chcę schudnąć, ponieważ chciałabym zacząć akceptować siebie. I czy faktycznie wtedy, kiedy schudniesz minus 20 kg, akceptujesz siebie? I czy może nie warto popracować nad akceptacją siebie, abstrahując od problemu otyłości? Czy nie warto popracować nad tematem akceptacji siebie? Jedno z drugiego może wynikać. Możemy się nie akceptować, ponieważ jesteśmy otyli. Często jest tak, że nie akceptujemy siebie całe życie, więc tam wszystko jedno doprowadzamy do otyłości. Warto, żebyś zadał sobie pytanie, po co chcę schudnąć? To tak jak kiedyś w jednym z odcinków proponowałem właśnie też takie zestawienie pytań, bo w zasadzie jeżeli kupujesz książkę, to kupujesz książkę, żeby leżała na półce, czy po to, żeby wyciągnąć z niej wiedzę? Więc tutaj musimy naprawdę odpowiedzieć sobie konkretnie na pytanie, po co chcę to zrobić, jaki cel chcę w tym osiągnąć? To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia wkrótce. Hej!